Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Historia. Dzisiaj moim gościem i Waszym gościem profesor, którego już znacie tak naprawdę, Krzysztof Chochowski. Witaj Krzysztofie, witam Panie Profesorze. Witaj Marcinie, witam serdecznie wszystkich Państwa. Drodzy Państwo, o ile pamiętacie, pierwszy nasz materiał, jaki się pojawił, to był wywiad i szpiegostwo Piastów. Później zrobiliśmy Ninja, a teraz chcemy zrobić to, co już planowaliśmy od dawna, bo już zamysłem naszym takim było połączenie Piastów i Jagiellonów, bo Jagiellonowie to już jednak inna liga, że tak powiem, pomiędzy Piastami a tak naprawdę Jagiellonami. Natomiast tak doszliśmy do wniosku, że jednak chyba nie skończy się na tym odcinku, więc panie profesorze, umiera Kazimierz Wielki, no mamy Jadwigę, ale mamy też i taką osobowość, która naprawdę przyniesie całą dynastię tak naprawdę na tron Polski z Litwy i wyciągnie polską dyplomację i polską pozycję na arenie międzynarodowej tak naprawdę. Chociaż chyba nikt się nie spodziewał, że władca pogańskiego, że tak powiem, kraju będzie miał takie zasługi dla Rzeczpospolitej. Czy, przepraszam, dla Polski, no bo to jeszcze nie Rzeczpospolita, tak? O kim mowa? No, nasz bohater, którego wizerunek mamy na banknocie, tak, czyli Władysław Jagiełło. To w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa, jak no, tak naprawdę po śmierci Kazimierza Wielkiego różne stronnictwa, różni panowie, różni możni starali się rozgrywać no, tron polski, prawda? Mieliśmy stronnictwa takie no, ukierunkowane jednak w stronę czy kuli, prawda, bo mieliśmy takie stronnictwa, czy w stronę też i Rzeszy, bo i takie mieliśmy, no ale przede wszystkim południe, Węgry. Czyli Węgry. No i nagle pojawia się Władysław, który jest oczywiście poganinem. Później staje się takim dość gorliwym neofitą. I to też jednak w pewnym zakresie rzutowało na jego późniejsze decyzje. To, że wielokrotnie był przedstawiany jako neopoganin, fałszywy chrześcijanin, jako przyjaciel schizmatyków, do końca życia musiał się mierzyć z tymi oszczerczymi językami, czyli no, z czymś, co tak naprawdę dzisiaj by się wpisywało w operacje informacyjne. Więc lata lecą, wieki przemijają, pewne metody się nie zmieniają. Się nie zmieniają, tak, o, nawet nam się zrymowało, tak. Dokładnie. Ale mamy władcę, który zagości na naszym tronie tak naprawdę, ale mamy też sytuację międzynarodową, bo mamy Jagiellończyka, mamy Luksemburczyka na tronie Czech, mamy zakon krzyżacki, który no, czuje taką rosnącą presję ze strony Polski, widzi tą przemianę gospodarczą, to rosnące możliwości państwa polskiego, widzi też problem litewski. My pamiętajmy, że Litwa była zdecydowanie większym krajem, może nie aż tak ludnym jak Rzeczpospolita po głowie, jak Polska, natomiast no, tereny litewskie były dość duże, a co za tym idzie, panie profesorze, też i konflikty, bo przecież mamy te konflikty nie tylko z zakonem, ale też na dalekim, można powiedzieć, wschodzie Litwy, czyli na dzisiejszych terenach Rosji i tak, no, nawet można by powiedzieć, że nie, Białorusi... Moskwy. Bo to księstwo moskiewskie już tak. Się zaczynało rozrastać tak naprawdę. I to też był taki moment, że no, te sukcesy księstwa moskiewskiego zaczęły być odczuwalne dla samej Litwy i Litwa też szukała tutaj sojusznika czy możliwości współpracy. No i Złota Orda jeszcze przecież też gdzieś tam z tyłu się za plecami czaiła. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo już samo to zbliżenie, no powiedzmy, panów litewskich i panów polskich już wywołało niepokój zakonu. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że zakon jednak miał to rozeznanie dyplomatyczne, czyli musiał mieć jakieś swoje źródła na szeroko pojmowanym dworze krakowskim. Bo zauważmy, jeszcze zanim Jagiełło został koronowany,
Zakon Krzyżacki przeprowadził rejsę na Litwę. Tak. I to miało na celu właśnie storpedowanie tych planów Unii personalnej. Litwini bardzo sprytnie zagrali, bo wycofywali się w głąb, wciągając, prawda, Wojska wojska krzyżackie, tak. krzyżackie. Tak. No i w zasadzie udałoby im się zniszczyć wojska krzyżackie, gdyby nie dwóch Zdrada. Litwinów, dwóch zdrajców, którzy pokazali, gdzie jest niestrzeżony wrót, i tym sposobem Rejza zdołała wrócić na ziemię kontrolowane przez zakon krzyżacki. Więc to jest szalenie ciekawe. Wielu źródeł pisanych my nie mamy. To troszeczkę musimy puścić wodze wyobraźni i posługiwać się pewnymi przypuszczeniami, bo źródeł pisanych jest bardzo mało, tym bardziej w takim obszarze. Ale Ale jest pewien materiał, on nie jest oczywiście historycznym materiałem, bo swego czasu Telewizja Polska zrobiła taki serial Przybice i Kaptury, który tak. bardzo pięknie pokazuje właśnie, jak działało szpiegostwo, wywiad, pewne działania kontrwywiadu w państwie polskim, czy też w tych relacjach pomiędzy zakonem, Litwą, Polską, w tym trójkącie oraz tak naprawdę, no, bo to się zaczyna też rozrastać. Jak już Władysław Jagiełło będzie na tronie i to zacznie być priorytetem dla Polski i Litwy, że jednak ten zbrojny konflikt z zakonem krzyżackim będzie miał miejsce i tutaj poszukiwanie sojuszników, to wszystko. Przepraszam, weszłem w słowo, bo pan profesor na pewno też by o tym wspomniał, natomiast to pokazuje o zasięgu do przyszłego starcia. Bo to ten zasięg będzie nie tylko ze strony Polski i Litwy, ale będzie też ze strony zakonu krzyżackiego. Czy to też na dworze samego króla, bo przecież to jest potwierdzone, że zakon miał swoich, że tak powiem, agentów na dworze króla. Tak, Marcinie. W ogóle dajmy sobie spokój z tym panem profesorem. Jesteśmy już od Okej. dawna po imieniu, więc Nie ma to problemu. nie profesorujmy tu, dobra? Dobrze. To nie ma sensu. Praktycznie tajnym frontem to była cała ówczesna Europa. I nie tylko Europa chrześcijańska. Nie tylko Europa, gdzie panował papież, ale proszę pamiętać, pamiętajmy, że też były kontakty chociażby z tym Kościołem Wschodnim, prawda? Z tym obrządkiem wschodnim. Były kontakty przecież ze Złotą Ordą, były kontakty powiedzmy z Imperium Osmańskim, współcześniając powiedzmy z Turcją, prawda? Posługując się tą współczesną terminologią, współczesnym nazewnictwem. Tu przecież bardzo szeroko wykorzystywano Ormian jako kupców, no bo oni znali język, oni mieli kontakty i wysługiwano się nimi. Ale przecież to, co się działo w samej Kurii Rzymskiej, jakie były tutaj walki, w Anglii przecież, we Francji, nie tylko we Francji, w samej Italii, no bo to trudno jeszcze mówić, że to były Włochy, prawda? No bo Tak. Włochy dopiero, no który to był, chyba Szereg siedem. Księstewek tak naprawdę Tak, przecież. kiedy Garibaldi zjednoczył? XVII, XVIII Nie, wiek? to jest chyba bodajże 18, XIX wiek. XIX wiek. XIX wiek. No. Więc to była rozgrywka praktycznie na cały ówczesny świat. No wyłączymy Chiny, No. no bo to już za daleko, ale no mówię, Złota Orda, Osmańskie Imperium, Kuria Rzymska przecież, Francja, Anglia, Czechy, Węgry. No, wszędzie ten tajny front dyplomatyczny wrzał, zmieniano sojusze, przekupywano ludzi, co też nie było takie proste, bo dzisiaj mamy jeden przelew, albo nie wiem, wręczymy kryptowaluty. Wtedy trzeba było, jak to się mówi, pieniądze w kruszcu, tak, w Tak. monecie albo w sztabach, no najczęściej srebra, bo to najczęściej w srebrze. Ale też i złoto przecież wchodziło w grę. Więc były to arcyciekawe historie. Tu rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tego nagrania chociażby o jednej z takich czołowych postaci, Na a prawej Mikołaju. ręce. Tak, Prawej tak, tak. ręce. Tak, Mikołaj przecież Trąba.
gdy podróżował przecież do Rzymu, został W uwięziony, Wiedniu. przeszukany przecież bardzo dokładnie. No i dopiero interwencja naszego władcy doprowadziła do jego Uwolnienia. uwolnienia. Więc zdawano sobie sprawę, że to, co się mówi, to jest jedno, to, co się robi, to czasem jest drugie. Nie wszystko to, co się robi, widać. Więc tu już rzeczywiście mamy namiastki tego takiego, powiedzmy, i wywiadu dyplomatycznego, i takiego wywiadu stricte militarnego. I tu już widać taki rozdział na te dwie ścieżki, czego na przykład w okresie piastowskim no nie było to aż tak mocno zaawansowane. Tu jedynie tak naprawdę Mieszko I, Bolesław Chrobry mieli takie wyczucie, bo potrafili w tych niemieckich sprawach mieszać i nieźle naprawdę knować. Później no to już to było z tym zdecydowanie gorzej. A tu właśnie Jagiełło nowy impuls, jak to się mówi, nowe życie tchnął w te kwestie. No i rzeczywiście bronił się bardzo, bardzo zawzięcie przed tą łatką fałszywego chrześcijanina. A dlaczego się tak bardzo bronił? Wcale nie dlatego, że mu to jakoś doskwierało. Tylko pamiętajmy, że zgodnie z koncepcją doktorów Kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, święty Augustyn, święty Tomasz, koncepcja wojny sprawiedliwej, tak? Że jeden władca chrześcijański nie powinien napadać innego władcy chrześcijańskiego. Wojna jest zła, chyba że jest to wojna obronna. No i potem mamy przecież pewną prowokację, tak? Kiedy polskie poselstwo przybywa do Malborka, kiedy biskup mówi, że no jeżeli zaatakujecie Żmudź to i Litwę, to my zaatakujemy was. No i w tym momencie wielki mistrz co mówi? To ja wolę uderzyć na głowę niż na rękę, prawda? I pomimo tego, że początkowe klęski, 1409 rok, ale No efekt, dyplomatycznie wygrana. tak. Ale tu mamy właśnie tą dyplomację, bo to jest dyplomacja, która działa z Krakowa i z Malborka. Oczywiście Zakon szuka swoich sojuszników, znajduje, bo przecież pamiętajmy, że na polach Grunwaldu to nie było tylko rycerstwo samego zakonu, tak? To były różne chówce wspomagające, czy to z Brandenburgii, czy to z Czech, czy z innych jeszcze rejonów, tak naprawdę, które wspierały zakon krzyżacki poprzez to, że zakon krzyżacki propagował swoją, powiedzmy dzisiaj, propagandę, tak? Przeciwko Polsce, przeciwko Litwie, jako krajom, tak szczególnie nawet przeciwko Litwie, jako krajowi pogańskiemu, który udaje kraj chrześcijański, tak? Natomiast tutaj też mamy polską, czy Władysława Jagiełłę, dyplomację i te, że tak powiem, kursy do Rzymu, do kurii, do papieża, badanie sytuacji. To przecież dla niego dopiero to się zacznie, konflikty tak naprawdę dyplomatyczne, bo one oczywiście będą miały też swoje ujście w walkach, ale też mamy tutaj pewne rozgrywki dyplomatyczne na bardzo wysokim poziomie. I ja tylko tak wspomnę, bo przecież Jagiełło, tworząc swoje możliwości warsztatowe, że tak powiem, w cudzysłowie dzisiejszym językiem takim, to powiedzmy sobie szczerze, on stworzył swoją grupę osób, do których miał zaufanie. I tutaj na czele, na przykład, powiedzmy, tego całego szeregu osób jest na przykład Zaklika z Międzygórza, który był wcześniej kanclerzem Jadwigi, on został doradcą bardzo bliskim też króla. Mamy też przecież Klemensa z Moskorzewa, który też Stanisława był Ciołka. bardzo zaawansowany, bardzo blisko króla. To naprawdę było szereg różnych osób, którzy byli w Radzie Królewskiej, zasiadali króla i to były naprawdę bardzo zaufane i bardzo. To nie były zwykłe osoby, tak naprawdę. To były naprawdę nadprzeciętne osoby danego czasu, które tworzyły, budowały ten wywiad, ten kontrwywiad, te stosunki dyplomatyczne, te wszystkie misje dyplomatyczne, które były tworzone przez Władysława Jagiełłę, aby budować potencjał Polski, tak naprawdę, na arenie międzynarodowej. No tak. Wielkość Jagiełły moim zdaniem też troszeczkę związana była z tym, że on umiał otaczać się właściwymi ludźmi.
bo przecież podobno sam Jagiełło nie potrafił czytać ani Tak. pisać. Ale miał odpowiednich ludzi, których potrafił Tak. sobie dobrać. Miał rękę do ludzi. Tak. Chciałem powiedzieć, że szkoda, że nie miał takiej ręki do kobiet, ale to trochę bym deprecjonował w tym momencie kobiety, także proszę mi wybaczyć takie może zbyt rubaszne podejście. Czasem myśl nieuczesana gdzieś tam sama wpadnie. Ale tak, miał rękę po prostu do ludzi, potrafił wybrać te osoby, potrafił postawić na właściwego konia. Choć też nie każda jego decyzja była trafna w tym zakresie, ale to do tego może gdzieś tam za chwileczkę przejdziemy. Zobaczmy, co się działo przecież w kraju najbliższym, Boże, nie Witoldowi, tylko Władysławowi, czyli Na Litwie. Litwie. Przecież Krzyżacy przeciągali Witolda na swoją stronę. Co więcej, Witold uciekł z częścią, prawda, swoich zbrojnych na ziemię zakonu krzyżackiego. Zakon krzyżacki dał mu schronienie, licząc na to, że obróci Litwę przeciwko Władysławowi i w ten sposób rozerwie tę unię. Co więcej, przecież nawet zakon wspomógł, w zasadzie i doprowadził do tego, że Witold wydał swoją córkę za księcia chyba tam Moskiewskiego. Już nie pamiętam, jak on tam się zwał. W każdym razie doszło gdzieś tam do tego Zbliżenia z małżeństwa, Moskwą, tak. do zbliżenia z Moskwą. No i to wymagało reakcji przecież Władysława Jagiełły. I ta reakcja była. Była. Tu przede wszystkim Jaśko z Oleśnicy. To była taka postać w stylu Jamesa Bonda, prawda, z filmów. Dlaczego? Bo on stał za akcją wysłania posłańców, bo to nie byli posłowie, to Tak. nie mieli oficjalnie statusu posła, tylko posłańców właśnie do Witolda. I tu, zgodnie z tym, co możemy w źródłach wyczytać, no udało się, jak to się mówi, odwrócić Witolda, który nie dość, że zebrał tych wszystkich swoich stronników, którzy przebywali w tym czasie przecież na ziemiach zakonu, to jeszcze wracając na Litwę, spalił trzy grody krzyżackie. Więc mistrzowskie Posunięcie. posunięcie, tak, wyciągnięcie figury, no, jak to się mówi, z portfolio przeciwnika. No i już czekał Jaśko, jak to się mówi, z Oleśnicy na Witolda i tę jego świtę. Więc bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Druga sytuacja, to przecież mamy Władysława Opolczyka, tak? Czyli Piasta Śląskiego, Tak. który no też tam mocno, mocno bruścił. I tu też dochodziło do takich działań inspiracyjnych ze strony przecież Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Dokładnie. Luksemburczyka, żeby po prostu no szkodzić, tak? Szkodzić. Zwłaszcza interesom miasta Kraków, bo tu chodziło też o pieniądze. Jak nie Dokładnie. wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Więc to jest szalenie ciekawe i to wszystko, słuchajcie, działo się zanim jeszcze doszło do tej wielkiej konfrontacji. Czyli zanim doszło do tej wielkiej wojny z zakonem krzyżackim, to tak naprawdę mamy blisko 20 lat no walki, Podchodów, można powiedzieć. tak, walki na tym jawnym froncie, na tym tajnym froncie, 20 lat działań propagandowych, działań informacyjnych, ale też działań inspiracyjnych, bo nie oszukujmy się, takie działania też były. I to z obu stron. No i wyłapywanie, prawda, tutaj szpiegów, różnych agentów. No dzisiaj moglibyśmy powiedzieć nawet oficerów prowadzących, prawda? Za takich oficerów prowadzących bardzo często zakon krzyżacki wykorzystywał komturów, tak? Tak. Były te konturie nadgraniczne i po prostu to było jak siedziba pająka. Miał swoich I ten agentów, tak. pająk ze swoje, prawda, tą sieć pajęczą coraz bardziej rozplatał. Ale Zresztą nawet. Jagiełło, przepraszam, ale wejdę ci słowo, bo Jagiełło, nie wiem czy skopiował, bo w tych granicznych rejonach starostowie pełnili w Polsce i pewnie na Litwie taką samą rolę. Tak.
Dokładnie taką samą. Czy on skopiował to od Krzyżaków? Nie wiem. Nie potrafi, nie wiem, bo nawet w książce, którą już poprzednio polecaliśmy na temat wywiadów i szpiegostwa pierwszych Piastów i Jagiellonów, też nie jest do końca wyjaśnione, skąd ten pomysł się. No, był sprawdzony, tak? Był, Tak. był. Więc działał. Więc tutaj zresztą. Też mamy przykład pewnych działań, jak to pięknie wygląda w polskim filmie, oczywiście o bitwie pod Grunwaldem, ale tam oczywiście też mamy pokazane właśnie te stosunki tych konturów przy granicznym pasie, gdzie te napady tak naprawdę, najazdy były na porządku dziennym tak naprawdę, napadania na kupców, napadania na poselstwa, które tak naprawdę, no, poselstwo było nie do ruszenia, można byłoby pomyśleć, a jednak takie miejsca czy takie rzeczy były na porządku dziennym. No, czyli to, co byśmy nazwali działaniami dywersyjnymi, działaniami rajdowymi, prawda? No i te konturie, podobnie jak tutaj u nas starostowie, przecież co realizowali? Zwiad płytki. Tak. Zwiad płytki. W strefie militarnej był to zwiad płytki. Rozpoznawano, gdzie są brody, gdzie są studnie, gdzie są trakty, gdzie są dukty, gdzie są groble, gdzie są bagniska, gdzie są tereny, które nie można przebyć, na przykład końmi. Więc to były bardzo szczegółowe, niekiedy nawet mapy. Mamy przecież w powieści Krzyżacy, czy później już jak ekranizacja miała Tak, miejsce tej Krzyżaków. powieści, ilu już jakichś mistyków chodziło, jakichś handlarzy relikwiami, prawda? Sandeusz, który sprzedawał, nie wiem, kopytko osiołka, na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, czy pióro tam, nie wiem, anioła z drabiny Jakubowej. Już nie pamiętam szczegółów, tu już mogę trochę poplatać, ale kto czytał, to mniej więcej będzie wiedział, o co chodzi. I w obie strony szły, no tak naprawdę, grupy szpiegów. Czy to w formie kupców, czy w formie żebraków, czy w formie, tak jak mówię, mistyków, czy w formie handlarzy relikwiami, czy misjonarzy. Cała masa tych ludzi się przewija. No i teraz co trzeba było robić? Trzeba było obserwować. Nie pamiętajmy, umiejętność czytania, pisania nie była w tamtym czasie powszechna. To też sobie zdajmy z tego sprawę. Więc meldunki, jeżeli szły, to bardzo często szły ustnie, niekoniecznie w formie pisemnej. No, a też różne były sposoby rozwiązywania języka, tak, żeby ktoś raczył powiedzieć. Ale to obie strony tak działały i to trzeba sobie uczciwie Powiedzieć. powiedzieć, że takie były realia epoki i tyle. I jeszcze jedno takie wielkie wydarzenie, moim zdaniem bardzo istotne, zanim doszło do tej wielkiej wojny, to 1397 rok i pojawienie się Towarzystwa Jaszczurczego. Bardzo I teraz zobaczcie. ważna rzecz, bo tak naprawdę to też pokazuje, jak można było wykorzystać miejscową ludność, prawda? Miejscowa ludność garnęła się w stronę Polski. Dlaczego? Bo jej się to opłacało. Mniejsze były daniny, mniejsze były podatki, więcej można było zyskać nawet na handlu. Zakon Krzyżacki wykorzystywał z jednej strony bezlitośnie tych ludzi, z drugiej strony, no nie zapominajmy, że też część z nich była wcielana przecież Tak. to jako, no powiedzmy, żołnierze, prawda? No bo tych braci zakonnych wbrew pozorom wcale nie było tak wielu. Byli ci półbracia, byli ci służebni, Tak. prawda? Więc tych braci zakonnych wcale tak wielu nie było. I ta ludność pruska rdzenna, ona była germanizowana przecież. I ona była przymusowo też wcielana do wojska krzyżackiego. Co przecież później naśladował elektor pruski przecież. I tutaj się Tradycje. kłaniają czarne chmury, tak? Tak. Tradycje dziady mają, że tak powiem, nie? W tym zakresie. Ale wróćmy do tego Towarzystwa Jaszczurskiego. Jaszczurczego. Tak. Mikołaj Zryńska, jego brat Hanusz, Fryderyk, Mikołaj Kitnowscy, to założyciele. Oczywiście, co było celem? Celem było przyłączenie
ziemi chełmińskiej do Rzeczpospolitej, bo do Do Rzeczpospolitej, widzisz, Polski. teraz ja się łapię, do Polski, do Zaraziłem. Koro, do Koro, do Koro. I to zostało strasznie źle rozegrane. Właśnie. Ale to już będziemy trochę wyprzedzać wydarzenia, więc na razie nie będę tematu kontynuował. Ale po prostu to jest przykład, jak nie powinno się działać. Działać. Co jeszcze tutaj należałoby takiego istotnego powiedzieć, zanim dojdziemy do tej wielkiej wojny? Widzisz, jeszcze jedna kwestia gdzieś mi tu w głowie siedziała, na co zwrócić uwagę. No nic, może sobie przypomnę. Na co może sobie przypomnę w trakcie. No oczywiście szły te poselstwa i poselstwa szły, jak to się mówi, i do kurii rzymskiej, i jak to się mówi, do Rzeszy, tak, do tych różnych księstewek niemieckich, i do Złotej Ordy, i do tego Imperium Osmańskiego. Cały czas ta walka trwała. Oczywiście to wymagało zasobów finansowych. Tu korona, no, miała mniejsze jednak możliwości finansowe. Zakon był bardzo mocno wspierany, tym bardziej, że mowa jest nie tylko o zakonie, bo my cały czas zakon, 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 ale to przecież nie tylko zakon. To przecież i Zygmunt Luksemburski, to przecież i władca późniejszy Czech, ten Wacław, nie wiem, czwarty chyba, czy jak on tam się zwał. Nie pamiętam, ale to był szereg jeszcze innych Tak. organizacji, przepraszam, nie tyle organizacji, co ośrodków, które wspierało zakon krzyżacki w dążeniu do wojny, bo przecież oni mieli świadomość i zakon, narracja zakonu przecież, tak, który uważał, że oni mają rację. Przecież te poselstwa, które kursowały do papieży i przedstawiali, każde poselstwo, czy to z Polski, z korony, czy z zakonu, przedstawiał swoją rację bytu. Myśmy przecież walczyli o powrót Pomorza Gdańskiego do Polski. Poselstwa polskie pokazywały, że to jest wojna, czy ewentualny konflikt, który będzie z Krzyżakami, będzie na podłożu wyzwolenia czy odzyskania ziem, które zakon krzyżacki zagarnął. Przecież pamiętajmy, że Pomorze Gdańskie zostało zagarnięte bezprawnie, tak? Podstępem. Podstępem. Tak, a już wiem, co mi wyleciało z głowy. Proszę. Nie zapominajmy, że przecież księstwo mazowieckie nie było włączone do korony. Nie, tak. Tu też książęta mazowieccy swoją grę grali, Prowadzili. żeby utrzymać pewną samodzielność i niezależność, i w pewnym aspekcie grali na dwa fronty. Tak. Piastowie przecież śląscy, księstwa pomorskie podobnie. Ja mówię o tym Pomorzu Tak, Zachodnim tak, zwłaszcza. tak. No. Mamy przecież kolejną sprawę. Nowa Marchia, też zawiązano podobne towarzystwo na kształt Towarzystwa Jaszczurczego. Ale tu kontrwywiad krzyżacki bardzo sprawnie działał i ten spisek został wykryty, jeszcze zanim doszło do Wielkiej Wojny. Spiskowców po prostu ukarano na gardle, się, tak? Torturowano ich i po prostu zabito. Więc zanim dojdzie do tej erupcji, to zobaczcie, jak to się wszystko kotłowało. Jaką trzeba było mieć głębię taką nawet intelektualną, żeby wiedzieć, że sam nie sprostam temu wszystkiemu, że muszę postawić na ludzi, którzy też są, jak to się mówi, no, mają te horyzonty myślowe właściwie. Bo myśmy budowali przecież wiele tych struktur tak naprawdę od podstaw, od początku. Były przecież zdrady, przechodzili jedni na stronę krzyżacką, drudzy na stronę, nie wiem, na przykład powiedzmy elektorów jakichś tam w tej Rzeszy. Tu się wszystko działo. Sami książęta przecież pomorscy też wykazywali taką dwuznaczną niekiedy postawę. To zresztą pojawiło się później przy Grunwaldzie przecież. No ale dobra, Wielka Wojna. Przechodzimy do Wielkiej Wojny. Proszę bardzo. Dobrze. 14 sierpnia 1409 rok. Krzyżacy zajmują ziemię dobrzyńską, zajmują Kujawy. Zdrada starosty Tomasza z Węgleszyna.
Krzyżacy zajmują Bydgoszcz. Gdyby nie to, być może załoga polska by się obroniła. Więc zobaczcie, zanim przecież doszło do zdrady, to musiała być ta kwestia ustalona. Musiały być jakieś znaki, kanały łączności przecież utrzymywane. Wreszcie musiało dojść do werbunku, prawda, na samym początku. Czyli i popatrzmy, jakie to jest bliskie temu, bo to nie jest nic nowego. To już w starożytności były przekupstwa, tak? To już nawet garnizony się przekupowały. My też będziemy robić to samo w trakcie już po Grunwaldzie, tak? Na myśli Malbork, ale to nie jest nic nowego. I tutaj w pewnym sensie brak zaufania, znaczy brak przewidywania w sumie Jagieły, który i tak otaczał te starostwa na linii styku naprawdę zaufanymi osobami. To tylko pokazuje, jak głęboko zakon krzyżacki potrafił zinfiltrować środowisko Jagieły tak naprawdę, czy zaufanych w pewnym sensie osób. Tak, tak, dokładnie. Ale druga strona też miała, jak to się mówi, swoje gwiazdy. Też potrafili nam zaleźć mocno, mocno za skórę. Choć rzeczywiście już po tym, jak upłynął ten rozejm i mamy 1410 rok, wznowienie działań wojennych, nie udało się krzyżakom uzyskać jakby planów strategicznych strony polskiej i litewskiej, bo tu już nie zapominajmy o tych Litwinach. Miejsce koncentracji pozostało w tajemnicy. Udało się sprawnie przeprawić. Mamy ten most przecież słynny, pływający, prawda? Jako cud swego rodzaju architektury ówczesnej, prawda? Czy też, nie wiem, techniki. no, techniki, tak, zdolności takich inżynieryjsko-saperskich, po którym się przecież przeprawiono. I to się Polakom udało. Udało się utrzymać to w tajemnicy. Strona krzyżacka się nie spodziewała takiego obrotu sytuacji. Ale z drugiej strony też i Polacy nie do końca się orientowali, gdzie przebywa wielki mistrz ze swoimi wszystkimi Wojskami. wojskami. Stąd też takie było jakby zaskakujące spotkanie pod urzędnikami przecież. I właśnie też duży plus ze strony, jak to się mówi, Władysława Jagiełły, że nie poszedł na oślep ten atak. No bo w tym momencie losy bitwy mogłyby być naprawdę Całkiem inne. niekorzystne dla Polaków. No, armii polsko-litewskiej, no bo ciągle zapominam o tym. Przecież zobaczcie, podkupywano też sobie oddziały najemnicze. I to obie strony sobie podkupywały. No przecież po stronie polskiej walczył Jan Žižka, późniejszy przecież, no powiedzmy chyba bohater narodowy Czech, Tak. wojny husyckiej i tak dalej. Zresztą swego rodzaju, swoją drogą bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawy życiorys Jan Žižka, jak on to potem działał, funkcjonował. A z drugiej strony przecież mamy oddziały najemne chociażby łuczników z Anglii, które wspierały zakon krzyżacki. I to Więc też pokazuje, na jakich wielu płaszczyznach jedna i druga strona działały, tak? Nie tylko dyplomatycznie, czy wywiadowczo, czy też kontrwywiadowczo, ale też i na płaszczyźnie finansowej, medialnej, można powiedzieć, w ówczesnym okresie czasu, czy powiedzmy w ówczesnym słowie tego, znaczy znaczenia tego słowa, bo tak naprawdę nie mamy tak jak dzisiaj gazet, telewizorów, radia, żeby przekazywać informacje. To były listy, to były gdzieś tam różne poselstwa, które kursowały bardzo intensywnie. Zresztą całe to przygotowanie do wojny, ono trwało, to nie było tydzień, dwa, to były miesiące, długie miesiące przygotowań do konfliktu. No, zobaczcie, przecież wielkie polowanie w lasach, tak, zarządzone przez Władysława Jagiełłę. Bicie, jak to się mówi, zwierza, mięso w beczki, solono to, żeby to się nie psuło, to mięso, logistyka. No, czyż ta logistyka dzisiaj też nie jest istotna? No, no no oczywiście, dlaczego że jest istotna. Rosjanie tak ugrzęźli? No, zabrakło logistyki. Zabrakło logistyki. Pierwsze działania o charakterze rajdowym, tak, dokąd starczyło paliwa, dotąd dojechaliśmy, a potem co? Potem był problem. Potem był problem. No, oczywiście teraz to już trochę inaczej wygląda po stronie rosyjskiej, to niewątpliwie, ale
No, zmienił się też charakter, no, ale to też mamy charakter i trochę inny wojny. Natomiast no, mamy bitwę zwycięską, ale ona wcale nie rozwiązuje całego problemu, tak? Polska armia idzie na Malbork i Malbork się broni niestety i będzie się bronił przez wiele miesięcy. No i tutaj też mamy dalsze działania przecież króla, bo król musi wrócić do Krakowa, bo sytuacja tego wymaga. Zostaje tam polska armia dowodzona przez kogoś innego. Natomiast dochodzi do porozumienia z załogą czeską, proszę bardzo, która za odpowiednią wartość finansową podda Malbork wojskom polsko-litewskim tak naprawdę. Chociaż to też nie rozwiązuje całego konfliktu, bo konflikt będzie trwał i to będzie znowu taki okres bardzo intensywnych dalszych działań dyplomatycznych na arenie międzynarodowej przecież. I zakon, bo zakon wcale nie będzie uważał się za zwyciężonego przecież. To, że przegrali bitwę, nie złamało kręgosłupa zakonu. To znaczy, ja bym nawet powiedział więcej, że myśmy w jakiejś mierze wygrali wojnę, ale przegraliśmy pokój. Tak, dokładnie. Bo zobaczmy, co się stało. Po klęsce zakonu wiele miast, wiele zamków, zwłaszcza, prawda, gdzie działało Towarzystwo Jaszczurcze, poddawało się. Poddawało się bez walki. Potem ci ludzie zapłacili straszną cenę za. Kto mógł, no to uciekł do Polski, ale nie każdy mógł. Dokładnie. Nie każdy mógł. A niestety postanowienia pokoju były no, takie, że w zasadzie nic nie zyskiwaliśmy. Jedynie propagandowo złamaliśmy, jak to się mówi, potęgę zakonu krzyżackiego, ale z tym złamaniem to tak jeszcze nie do końca. No, jeszcze po kostkach tam nas przez kilkadziesiąt lat ten zakon. No będziemy mieć kolejną wojnę, przecież 13-letnią, bardzo ciężką tak naprawdę z zakonem, która dopiero można powiedzieć złamie kręgosłup, ale ona będzie długa i tak naprawdę wielkim wyzwaniem dla korony i dla państwa litewskiego. No i tak naprawdę, gdyby nie pieniądze, które ostatecznie udało się w taki czy inny sposób stronie polskiej zebrać, a przede wszystkim brak tych pieniędzy po stronie zakonu. O, tak. To może, to nawet może bardziej. Brak tych pieniędzy po stronie zakonu no spowodował, że ostatecznie ten zakon został, jak to się mówi, złamany. Ale to też, dlaczego ten zakon nie miał tych pieniędzy? To też były zręczne działania dyplomatyczne, osłabienie właśnie tego wizerunku, tak, że zakon przedmurze chrześcijaństwa, prawda, Jagiełło, poganin i tak dalej, i tak dalej. Więc tu właśnie są te działania na froncie dyplomatycznym, przede wszystkim w kurii rzymskiej. No mamy już rozprawy przecież sądowe w kurii. Tak. Gdzie przy papieżu, i tu papież przecież wydawał werdykty kończące pewne rozprawy, z którymi się też i że Polska nie zgadzała, czy też i zakon krzyżacki się przecież nie zgadzał, tak? One wracały jak bumerang z powrotem do zakonu. Oczywiście z odpowiednim pakunkiem w srebrze, czy w złocie, czy jeszcze w innych, bo oczywiście powiedzmy sobie szczerze, no kuria nie była taką organizacją, żeby nie wzięła, tak? Patrzyła tylko, kto ile daje. No to będziemy to potem mieli za Kazimierza Jagiellończyka, przecież temat bardzo mocno rozbudowany, bo według wszelkiego prawdopodobieństwa jednym z naszych, no nie chcę powiedzieć szpiegów, bo to może za dużo powiedziane, ale osób wpływu, tak? Tak, agentów wpływu, o może tak należałoby użyć dzisiejszej nomenklatury, był przecież Rodrigo Borgia, późniejszy papież Aleksander VI. Tak. Aleksander VI. Swoją drogą niezły gość, nie? Co on tam potrafił odstawiać. A to dobrze było mieć takie wsparcie, prawda? No, takiego człowieka. Trzeba przyznać, że cała rodzina Borgiów była całkiem wpływowa w Italii, bo to nie we Włoszech, tylko w Italii. I tak naprawdę pamiętajmy o tych wojnach, które tam też w Italii trwały pomiędzy różnymi rodami, bo tam XV-XVI wiek to naprawdę jest bardzo intensywny, że tak powiem, wojna, dominacja w północnych Włoszech szczególnie tak naprawdę. Tak.
No, krew się lała. Przecież Tak. tam mamy Sforców, przecież Tak. Bordziów i tak dalej, i tak dalej. No każdy Stąd tyle. patrzył o dominację w tym regionie tak naprawdę. A Oczywiście, to że szło tak. w parze też z dominacją w kościele, bo kościół był postrzegany jako instytucja nadrzędna nad wszystkimi krajami czy tam królami, tak? To jednak. Stąd Machiavelli miał o czym pisać i dlatego pisał bardzo tak, no powiedzielibyśmy dzisiaj nieetycznie, niehumanitarnie, ale prakseologicznie jak najbardziej słusznie. Czyli jak swój cel osiągnąć jak najmniejszym kosztem, jak ludzi, mówiąc kolokwialnie, utrzymać w jakimś uniesieniu, tak, miłości dla władzy i tak dalej, i tak dalej. To już to jest inna w ogóle opowieść, inna historia, ale wróćmy. Pokój toruński, prawda? Tak. Co się stało przede wszystkim z Towarzystwem Jaszczurczym? No, zostało, krótko mówiąc, zniszczone. Te osoby, które się ujawniły, albo musiały uciekać, albo po prostu Zginęły. ginęły. Albo Zakon nie ginęły. przebaczał. Zakon nie przebaczał dokładnie i no, aż się ciśnie mi na usta pewne porównanie do czasów nam współczesnych. Jedna podstawowa zasada: nigdy nie ujawniamy własnej agentury. No, A ja już jeżeli. pomijam fakt, że ta sprawa nie została do końca ani w ogóle wyjaśniona i nikt nie poniósł też konsekwencji, a szczególnie tutaj przynajmniej jedna osoba. Bo nawet jeżeli dana struktura się rozpada i w to miejsce wchodzi druga, nawet o charakterze państwowym, to te zasoby są przejmowane. Przecież Dzierżyński przejął praktycznie całą ochranę carską. Tak. A to, że potem ich wybił, no to jest inny temat, ale przez tych kilka lat, dopóki władza bolszewików nie okrzepła, przecież kośćcem tego aparatu bezpieczeństwa byli no, członkowie ochrany carskiej. Ciekawostka. No, ale to tak mówię, lekcja może taka delikatna na przyszłość historyczną. No i dobra, mamy tą zwycięską w cudzysłowie chyba wojnę z zakonem, Która nie no bo chyba rozwiązuje problemów z nie zakonem. rozwiązuje problemu. Tak, jeszcze kilka jest takich starć toczonych właśnie zakonem krzyżackim za panowania Władysława Jagieły. Starć naprawdę ze zmiennym szczęściem, bo krzyżacy też niekiedy potrafili nam Tak. dopiec i także na płaszczyźnie tej stricte militarnej, więc to nie było tak, że tylko gdzieś tam jakieś tajne działania wywiadowcze czy dyplomatyczne kończyły się sukcesem zakonu. Niekiedy potrafili też i zaskoczyć polskie załogi, palić przygraniczne grody, dokonywać rajdów. Więc no, to było takie pogranicze w ogniu, powiedzmy, jeszcze przez ładnych kilka, I kilka. znowu mamy kolejny serial. Tak, ale bardzo dobry Bardzo serial, uważam. dobry. Bardzo Bardzo dobry. dobry serial. Polecam. Naprawdę bardzo ciekawy okres międzywojnia i tak naprawdę tworzenia struktur wywiadu i kontrwywiadu w Polsce, która odzyskuje swoją niepodległość, prawda? Aż do 1939 roku. Ale wróćmy, Krzysztofie, bo mnie interesuje jeszcze ciekawy wątek Władysława, który musiał rozwiązać problem z Jagiellończykiem, znaczy, przepraszam, z Egmontem. Jezu, wyleciał mi z głowy. Luksemburczykiem, przepraszam, tak. O dążenie do korony Polski, bo on cały czas kierował swoją uwagę na koronę Polski, mając podstawy tak naprawdę dynastyczne, prawda? No, miał podstawy dynastyczne, no miał podstawy dynastyczne. No, natomiast tutaj jakoś wiele nie jestem w stanie powiedzieć, bo te sprawy też były załatwiane właśnie na tym Tak. tajnym froncie. Ja spotkałem się z informacjami, że trochę Polskę to wykosztowało, żeby Luksemburczyk, że tak powiem, zaprzestał wrogich działań przeciwko Polsce i tutaj odstawił, powiedzmy, koronę Polski, zapomniał o koronie Polskiej, może tak, w skrócie. Ale Na to ile to jest prawda, nie wiem. myśmy mu płacili za to. Tak, płaciliśmy mu i to nie małe pieniądze. No. Bardziej, nie wiem, czy bardziej nie chodziło też o to, żeby wybić go z koła zakonu krzyżackiego, bo zakon bardzo w którymś momencie liczył na współpracę militarną, nawet taka współpraca okresowo nawet doszła taka militarna Tak. pomiędzy Czechami i zakonem przeciwko Polsce. Natomiast to zostało zażegnane właśnie przez okup, który został wypłacony.
No i jeszcze 1430 rok, przecież korona dla Witolda, korona Tak. Litwy, która została przechwycona przez służby Jagiełły wraz z listami przecież Luksemburczyka, Tak, który tak. nie mógł się już wtedy wyprzeć. Dokładnie. Na zasadzie to nie moja ręka. No już niestety. Więc to też troszeczkę tak osłabiło Pozycję. Luksemburg. Tak. No i ciągle widać, zobaczcie, tyle lat po zwycięstwie pod Grunwaldem, no przecież nie wieziono korony dla Witolda bez jego wiedzy, bez jego zgody. Oczywiście, że tak, nie ma przypadku. Nie ma przypadków. No, jeszcze wcześniej przecież Świdrygiełło, prawda? Bądź Tak. Świdrygiełły. Podobnie przecież działania inspirujące. No przecież Krzyżacy inspirowali Świdrygiełłę, tak? Tak. My ci pomożemy, damy ci zaciężnych, damy ci pieniądze, damy ci wszystko, tak? Idź i zrób swoje. Idź i zrób swoje. I dzisiaj, jak popatrzymy chociażby na wizytę pana Putina, tak? U pana Łukaszenki. Łukaszenki. No to też się zastanawiam, czy za tydzień, za dwa nie będziemy mieli przejawu jakichś działań inspirujących. No, wiesz, z drugiej strony, jak ja czytam, że jeszcze pan Janukowicz przyleciał samolotem do Mińska, Tak, to po tak. co? No. Rząd Wygrzebuje Maryla. się, że tak powiem, osobę z przeszłości, żeby pokazać pewną rzecz, tak? Albo dajemy komuś do zrozumienia, więc mamy grę. Oczywiście, że mamy grę. Oczywiście, że mamy grę. I zobaczcie, podobne gry były rozgrywane, no ile? 600, 700, 800 lat? Już, a jeszcze wcześniej i później. Także to jest jeden z elementów, który się nie zmienia tak naprawdę. No nie, a jakbyśmy chcieli tak jeszcze cofać się wstecz, to zobaczcie, i Sun Tzu, a jeszcze wcześniej do tych starohinduskich bed, Tak. czyli Ramayama i Mahabharata przecież, to podobnie znajdziemy. Znajdziemy odniesienia. Do działalności wywiadowczej, do szpiegów, do tego, jak władca powinien rządzić i tak dalej, i tak dalej. Więc czasy się zmieniają, kultury się zmieniają, społeczeństwa się zmieniają, technologia się zmienia, ale natura ludzka, Się nie zmienia. przepraszam, natura ludzka się nie zmienia. I to cały czas warto gdzieś z tyłu głowy Mieć. mieć. No. No dobra, no to mamy Władka Jagiełłę. Jakbyśmy podsumowali jego rządy w kontekście funkcjonowania służb specjalnych. Ja myślę, że Wysoko. na pewno był człowiekiem, który dał szereg nowych impulsów. Być może też spowodowanych tą wschodnią myślą wojenną, czyli nie taką czysto rycerską postawą, że nie wiem, umawiamy się, ścieramy gdzieś na jakimś placu turniejowym, tylko podstęp, wycofanie się, wciągnięcie przeciwnika, wygłodzenie, przekupienie. No ale z drugiej strony zobaczmy, zakon krzyżacki od lat stosował te same metody. Te same metody. Przecież rejsy krzyżackie, co miały na celu? Spustoszenie po prostu Dokładnie. danych ziem. Nie tyle podbicie, co spustoszenie, żeby ludność tubylcza sama stamtąd odeszła. No bo mieli Litwini, Tak. Żmudzini gdzie odejść, prawda? No było gdzie się cofać. I na te ziemie, jak to się mówi, osadników pruskich, prawda? No gospodarczo przecież byli lepiej rozwinięci, prawda? Wiedzieli, jak lepiej tą ziemię uprawiać i tak dalej, i tak dalej. Osadzamy nowych osadników i stopniowo, krok po kroku Zajmujemy, idziemy powiększamy. do przodu. Tak. I tym bardziej, jak jeszcze mówimy zakon krzyżacki, a przecież jeszcze był drugi zakon nad Morzem Bałtyckim. Inflacki. Zakon inflacki, dokładnie. Chociaż oni tak się średnio lubili ze sobą. Raczej mało co współpracowali, chociaż mieli okresy współpracy, jeżeli mieli tego samego wroga, więc tam dochodziło do takiej współpracy. Ale to tak, jak mieli w tym interes oba Ale zakony. to zawsze najważniejszy był interes dla zakonu. Oni na tym Tak. zawsze musieli mieć zysk. Czy to finansowy, czy to gospodarczy, czy to nawet w niewolnikach, że tak powiem, bo słowo niewolnictwo jest tak samo związane z tamtym terenem, możemy tak powiedzieć. Może nie w tym słowie znaczenia pełnym, natomiast. Dlaczego? W pełnym. Marcinie, chrześcijanin nie mógł niewolić
innego chrześcijanina. No tak, no, dlatego mówię niepełnym, bo teoretycznie możemy powiedzieć, że skoro Litwa przyjęła chrzest, to nie był No ale, ale poganin, jeżeli tak, Krzyżacy. aż dla zakonu krzyżackiego był poganinem, który Dokładnie. był oszustem, który udawał chrześcijanina tak naprawdę. Dokładnie. I więc można spokojnie go było traktować jak niewolennika. Kochani, nasza historia to wcale nie jest taka cukierkowa, że w Polsce nie było niewolnictwa. Przecież nawet czytamy w kronikach, że i Bolesław Chrobry sprzedawał, tak? Kupcom arabskim w zamian za miecze. Tak. No. Na Złotą Górę przecież też szli niewolni, skazani przecież. Mamy pańszczyznę, czy to nie forma niewolnictwa? A to już jest jeszcze inny temat. Ale, Oczywiście, ale możemy oczywiście, że dużo, tak. dużo nawiązać do tego sposobu, tak naprawdę zakaz opuszczenia wioski czy terenów pana, Tak. tak? No. Więc mówię, Jagiełło wszedł w bardzo, jak to się mówi, trudną rolę, bo wrogowie napierali nie tylko z zewnątrz, ale też i wewnątrz. Bo przecież jego rodzeństwo też przeciwko niemu spiskowało. Tak. To też trzeba sobie z tego zdać sprawę. Przecież były zamachy na życie króla. No mamy też O tym. przecież tutaj Stronnictwo Polskie, które cały czas ciągło na Węgry, tak? Tak. Przecież Unia z Węgrami, mamy statusy przecież, które tutaj nadawały polskiej Panom. szlachcie już pewne przywileje, tylko za to, że królem będzie dynastia z Węgier Luksemburg. tak Tak, naprawdę. tak, tak. Więc tu też mamy konflikty, które musiał Jagiełło rozwiązać i myślę, że rozwiązał to bardzo, bo nie tylko przetrwał, ale przygotował grunt, Przeciął to. tak, przygotował sobie grunt do panowania w sumie całej dynastii też na terenach Polski, korony. I mówię, my się uczymy o tych działaniach tych jawnych, że doszło do wojny, doszło do bitwy, doszło do tego czy tamtego. Tak naprawdę te wszystkie wojny i bitwy to jest tylko postawienie kropki nad i, To jest taka końcówka, tak naprawdę. a zdecydowana większość działań to właśnie są te działania niejawne, tak jak powiedziałem, na tym froncie dyplomatycznym, na froncie propagandowym, bo to bardzo było ważne. Do dnia dzisiejszego zobaczmy, jak ważna jest propaganda, dobry PR, nie? Tak, dobry PR. Szczególnie w Rzymie, gdzie jeździły poselstwa, tak. Dokładnie, dokładnie. No i wreszcie kwestia tego wywiadu i kontrwywiadu stricte o charakterze wojskowym. Rozpoznawanie brodów, studni, ujęć wody, czy koń jak napije się z tego źródełka, to nie zdechnie, no bo taki koń, rumak bojowy to był warty, nie wiem, pół wsi albo i całą wieś, nie? No to No, było więc drogie, tak? I nie tak. każdego było stać i tutaj chorągwie rycerskie no naprawdę nie były ciężko zbrojne, to była w ogóle, to był kwiat, tak? No to jak dzisiaj, nie wiem, brygady pancerne po prostu do torowania Wyższy poziom, drogi. tak? Tak. Więc wszystko to chodziło w jedną i w drugą stronę i to, że przy słabszym przecież aparacie państwa, przy słabszym aparacie administracyjnym Władysław Jagiełło potrafił się przeciwstawić, sam potrafił skutecznie kontratakować, przy czym nie ustrzegł się pewnych Błędów. błędów, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. No, najbardziej jaskrawym przykładem to jest wygrana wojna, przegrany pokój. Tak. Toruński. Związek Jaszczurzy. Związek Jaszczurzy, tak. No i co jeszcze? No Ale to chyba była też tyle. lekcja, wracając do tego, bo później Jagiellończyk w trakcie wojny 13-letniej nie popełnił już tego błędu. A to No świadczy o ale. tym, że wnioski były wyciągane. No ale ci, co z życie stracili, no to już No, niestety. niestety ich już pewnie nie udałoby się uratować, natomiast tego błędu już nie powielono. Wbrew pozorom wykorzystano tego do cna, że tak powiem, przejmując bardzo dużo w drugim etapie wojny 13-letniej, o której pewnie też wspomnimy właśnie nawiązując do następnego władcy, tak? Znaczy, no ja myślę, że przy następnym, jak to się mówi, odcinku sobie weźmiemy po Władysławie Jagiełło kolejnych naszych władców z dynastii Jagiellonów. No bo sam Władysław zapoczątkował, prawda, tę dynastię, Tak. tu się bardzo dużo działo.
przy innych też będzie dużo się dziać, zwłaszcza przy Nawet podejrzewam, Kazimierzu. że nawet więcej, bo pamiętajmy o tronie Jagiellonów na, w Czechach. Mamy też i już tron na Węgrzech. Mamy Tak. sytuację zaognioną na Węgrzech. Tu będzie rywalizacja, o czym już wspomnieliśmy, mówiąc o Habsburgach, którzy uwięzili przecież tutaj osobę, prawą rękę, można powiedzieć, króla, który tutaj podróżował. I ten konflikt z Habsburgami będzie narastał o panowanie w Europie Środkowej przecież. No i tu niestety wysypiemy się z tą polityką dynastyczną, No niestety. kiedy bracia walczą o jeden tron, a Tak. tak naprawdę były dwa trony chociażby do obsadzenia i każdy by swoje dostał. To też chyba jest związane z wizją państwa jako własności panującego. Dopiero później wykształca się przecież pojęcie tego państwa narodowego. A dopiero potem z kolei kwestia obywatela, prawda, i państwa obywatelskiego. Więc mamy to państwo jako własność panującą. Każdy chce mieć swoją własność. No zresztą bardzo ciekawie niektóre nawet gry strategiczne pokazują, chociażby takie jak, nie wiem, Crusader Kings, tak? Chyba jest coś Tak, takiego, Crusader Kings. gdzie prowadzimy ród, a nie państwo. To bardzo ciekawa jest zmiana optyki, takie przejście, jak to się mówi, z myślenia takiego stricte państwowego, narodowościowego Na do linię tego myślenia dynastyczną, tak? rodowego. Gdzie zabezpieczamy własną dynastię, szukamy swoich, powiedzmy, wasali, Tak, senior, tak. tak? I potrafią wasale między sobą wojnę toczyć na terytorium seniora nawet, więc to jest ciekawe. Mówię, no, miałem okazję parę razy zagrać w to i bardzo, słuchajcie, bardzo ciężko było mi się przestawić z myśleniem, że nie chodzi o państwo, tylko o lud. Także zobaczcie, jakie to jest dodatkowa trudność. Natomiast w tamtym czasie w ten sposób myślano i stąd były te konflikty nawet między braćmi. No i to się odbije, bo tak naprawdę Tak. brak pomocy dla króla Węgier, przecież ten sam ród Tak. jagielloński zaowocuje przecież upadkiem i w Czechach, i upadkiem na Węgrzech dynastii jagiellońskiej, więc tutaj No i Mołdawia będzie cały tak. czas okrakiem stać między, prawda, No, Imperium Osmańskim a a nami. Rzeczpospolitą. Tak. Ale to myślę, że spokojnie znajdziemy, bo tych króli jeszcze troszeczkę nam zostanie. Myślę, że będziemy chcieli to, drodzy Państwo, tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Poruszymy pewnie też tematy historyczne, poruszymy też i dyplomację, bo ona nabiera rumieńców i tutaj też pewne koligacje nawet z innymi rodami będą już wchodzić w grę. Już dynastia Jagiellonów będzie odbierana na całkiem innym poziomie tak naprawdę. Jako jeden z Pierwsza najbardziej liga to jest. liczących się rodów w Europie, więc to też już świadczy o pewnym tutaj poziomie. Awansie. Tak, awansie. No i też rola Polski wzrasta na arenie międzynarodowej. Ten srebrny wiek, później złoty wiek będzie pokazywał, jak zmienia się całkowicie sytuacja. Nawet za ostatnich Jagiellonów, którzy tutaj też pokażą, mimo że nie będzie takich ostrych wojen, to jednak ta rozgrywka dyplomatyczna na arenie międzynarodowej będzie w bardzo dobrym wykonaniu. Natomiast No, staliśmy się po prostu Ligą Mistrzów w tamtym czasie. tak. Dzięki Jagiellonom. A że potem po prostu wyszła okręgówka, no to już niestety. A później się zaczną lekcyjni, więc będzie problem. Każdy będzie tylko patrzył z innej perspektywy na to, tak? Tak. No, poza niektórymi innymi, że tak powiem, królami lekcyjnymi, którzy naprawdę będą widzieć potęgę Rzeczpospolitej i będzie dla nich zaszczyt, że tak powiem, zasiadać na tym tronie i walczyć w imieniu Rzeczpospolitej. Ale, No drodzy to. Państwo, nie uprzedzajmy faktów. Krzysztofie, zaprosimy na drugą część. Oczywiście, że tak. No to Także jeśli mo. już teraz możemy powiedzieć, że tak, będziemy zapraszać na drugą część. Możliwe, że na trzecią. Zobaczymy, jak nam będzie się przebiegało po tych królach i tej dyplomacji i rozgrywkach, bo ona, tak jak powiedzieliśmy, będzie jednak wzrastała. Ona będzie miała jeszcze większe znaczenie. Natomiast za dzisiejszy odcinek, drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję Krzysztofowi Kochowskiemu, profesorowi. Bardzo dziękuję, Krzysztofie. Dziękuję, Marcinie. Dziękuję, szanowni państwo. No, staraliśmy się to z Marcinem poprowadzić tak w miarę zjadliwie, żeby to nie była taka, wiecie, historia rodem ze szkoły, nie wiem, średniej,
tylko żeby pokazać może drugie, czasem nawet trzecie dno danej historii po prostu. Myślę, że pokazaliśmy to w sposób nie tyle zjadliwy, co taki prosty, zrozumiały dla każdego. Nawet przerzucając tutaj nazwiska, myślę, że też w szkole średniej tych nazwisk nie znajdziemy. Natomiast pewne rzeczy pewnie nam umknęły, pewne rzeczy nam też mogły przemknąć gdzieś tam bokiem, za co może też przepraszamy jak najbardziej, a jeżeli ktoś Oczywiście. będzie miał dodatkowe informacje, to my bardzo chętnie poczytamy w komentarzach pod materiałem, bo dla nas to żadna hańba czytać dodatkowe informacje, a jesteśmy ludźmi, którzy chłoną wiedzę i chcemy ich jeszcze więcej, więc pamiętajcie. Ależ oczywiście, słuchajcie, zabójstwem umysłu jest myślenie o tym, że ma się skończoną wiedzę. Nie jesteśmy automatami, nie jesteśmy robotami. Mogliśmy o czymś zapomnieć, mogliśmy coś przeinaczyć, chociaż nie przypuszczam, no ale takie prawdopodobieństwo jakieś niewielkie jest i dopuszczam. Więc tu przepraszamy wszystkich Was i pozostaje nam tylko zachęcić i zaprosić na kolejne spotkanie. Jeżeli uważacie, że jest to ciekawe, interesujące, to po prostu serdecznie zapraszamy i na pewno Wasze komentarze też będą no, jakąś inspiracją dla nas i być może też do niektórych się odniesiemy przy kolejnym naszym spotkaniu. A Także z myślę, że mojej strony poprzednie odcinki, to wszystko. Krzysztofie, tak się ludziom bardzo spodobały, więc tutaj naprawdę myślę, że będzie też dobry i pozytywny odzew. Więc jeszcze raz zachęcamy do komentowania i na następne odcinki także zapraszamy. Dziękuję Państwu. Pozdrawiamy serdecznie.